Chciałbym się z Tobą podzielić takim moim doświadczeniem przemyślanym, bardzo ważnym, jeżeli chodzi o naszą skuteczność, efektywność w działaniu zawodowym, biznesowym, szczególnie jeżeli chodzi o sprzedaż. Czym jest to, o czym mówię? Otóż mam na myśli przekonania. Jak bardzo są one istotne, jak naprawdę dużo się może zmienić, kiedy to jest dobrze poukładane. Chciałbym podać na podstawie takiej jednej historii, przykładu. Już kiedyś mieliśmy okazję pracować z Pocztową Agencją Usług Finansowych i na jednym ze spotkaniu w regionie rzeszowskim z dyrektorem pocztowym usłyszałem przykład jednego z listonoszy. Była to taka sytuacja, kiedy zostały wprowadzone nowe cele sprzedażowe. One były związane ze sprzedażą tak zwanych doładowań do kart telefonicznych, do sieci komórkowej. I ów listonosz stwierdził, że no, on jest listonoszem, to jest jego misja, to zadanie jakby to nie identyfikuje się z nim, postanowił znaleźć bardzo prosty sposób na to, żeby mieć temat, mówiąc kolokwialnie, z głowy. Czyli na samochodzie, którym jeździł, po prostu takimi dużymi literami wykleił napis, że jeżeli chcesz doładować telefon, to zapytaj listonosza, kiedy przyjdzie do ciebie z przesyłką, po to, żeby specjalnie nie mówić o tym. Okazało się, że to dało taki efekt, że wyniki, jakie zrealizował, to było 1500% zakładanego planu. Oczywiście wiązało się to z wynagrodzeniem. Myślał, że to wynagrodzenie z tego tytułu będzie stanowiło jakiś promil wynagrodzenia, więc nie był tym zainteresowany. W momencie, kiedy było te 1500%, no, ta pensja znacząco się zmieniła. To spowodowało, że zaczął zupełnie inaczej podchodzić do pracy i oprócz tego, że doładowania sprzedawał nadal, to zainteresował się drugim zawodem, czyli byciem agentem w ramach Pocztowej Agencji Usług Finansowych, czyli sprzedaży produktów po prostu finansowych. Więc mówimy o przekonaniach albo takich, które nam pomagają i jeżeli sobie powiemy, że jeżeli coś jest możliwe, to na pewno się wydarzy, a jeżeli czegoś się nie da zrobić, to też jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że tak też będzie. Więc zachęcam do tego, żeby szukać możliwości.